7 marca. Niewłaściwe użycie zakonu. Przez zakon jest poznanie grzechu. 3 rozdział, 20 wiersz. W niektórych przypadkach zakon jest wielce pożądany, w innych jest zupełnie bezużyteczny. W 1 Tymoteusza 1,8 Paweł pisze, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. Z tego wynika, że zakonu można używać właściwie i niewłaściwie. Jedną z największych pokus miłych, chodzących do kościoła ludzi, jest niewłaściwe używanie Bożego prawa. Zakon nie jest w stanie wykonać dla nas najważniejszej pracy. Nie jest w stanie nas zbawić. Paweł pisze, że zadaniem zakonu nie jest usprawiedliwienie, lecz poinformowanie nas, co niewłaściwego wydarzyło się w naszym życiu. W Rzymian 7,7 Paweł powiedział: nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Apostoł Jakub porównuje zakon do lustra. Zanim wyjdę rano do pracy, patrzę na lustro, czy wszystko jest w porządku z moją twarzą i włosami. Lustro mówi mi, że nie mogę pokazać się publicznie, na ustach mam trochę jajecznicy i muszę się uczesać. Zadaniem lustra jest poinformowanie mnie, że powinienem coś poprawić. Podobnie jest z zakonem. Kiedy porównuję siebie z Bożym zakonem, dostrzegam, że mam problemy. Jednak zakon nie może ich naprawić. On ma inne zadanie. Ma mi powiedzieć, że jestem grzesznikiem. Zakon wskazuje mi na mój problem i na moje potrzeby, jednak ich nie rozwiązuje. Rzymian 3,20 w tłumaczeniu Filipsa graficznie przedstawia zadanie zakonu. Oczywiście, proste ostrze zakonu wskazuje nam, jak jesteśmy skrzywieni. Wersja New Living Translation tak to obejmuje. Albowiem nikt nie może być sprawiedliwy przed Bogiem przez przestrzeganie tego, co nakazuje Jego prawo. Bo im lepiej znamy prawo, lepiej rozumiemy, że nie jesteśmy Mu posłuszni. Zakon nie jest drabiną do nieba. Jednak pomaga nam zrozumieć, że potrzebujemy takiej drabiny. Zakon wskazuje poza siebie, na Jezusa i na właściwe rozwiązanie naszych problemów. I teraz, po analizie problemu grzechu, Paweł przedstawia dobrą wieść o usprawiedliwieniu.